Siemaneczko, witam was serdecznie, niedziela 12, czyli wiadomo, materiał newsowy. Trochę się dzieje w gamingu, więc nie będę tutaj was przedłużał ze wstępem. Zaczynamy, jedziemy, nie zatrzymujemy. Jak zapewne pamiętacie z poprzedniego roku, Hogwarts Legacy, czyli gra w świecie Harry'ego Pottera, była niewątpliwie dużym sukcesem i była najlepiej sprzedającą się grą tamtego roku. Tutaj nie ma żadnych obiekcji w tym temacie. Co prawda nie dostała żadnej nagrody, ale tutaj są spekulacje odnośnie tego, że bano się reakcji pewnych środowisk ze względu na to, co mówiła Rowling, czyli ta cała kancelacja, jaka miała być powodowana przez niektóre środowiska odnośnie właśnie tejże gry. Avalanche Software ogłosiło, że dodatkowy content, który był na konsoli Sony, zostanie przeniesiony na platformy pozostałe, na których gra wyszła. I dodatkowo dostaliśmy informację, że będą dodatkowe aktualizacje i funkcje. Nie spodziewajmy się tam za dużo, wiecie, nowych rzeczy. Myślę bardziej, że będzie tryb fotograficzny, nie wiem, nowa gra plus, może jakieś usprawnienie fizyki w niektórych momentach, bo tam się zdarzały takie różne dziwne błędy. I myślę, że bardziej pójdzie w tą stronę. Ewentualnie może nas zaskoczą Quidditchem, ale przy takim systemie latania na miotle wątpię, żeby Quidditch się mógł tutaj pojawić. Zobaczymy, ale fajnie, że Avalanche Studio, czyli twórcy, wyszli z takim miłym gestem, tak? No bo równie dobrze mogli, jak na przykład, nie wiem, Ubisoft albo inni, którzy dawali dodatkowy content na swoje konsole, na pewne konsole, to tego nie udostępniać nigdzie dalej, tak? A oni tutaj fajnie ogłosili, że damy wam za darmo, nie ma problemu. To jest niestety jedna z niewielu pozytywnych informacji z dzisiejszych newsów, ale nie uprzedzajmy faktu. Horizon Forbidden West ma datę premiery w wersji PC-towej i tą datą jest 21 marca. Co ciekawe, cena nie jest jak na Sony zawyżona, bo jest to 259 zł. Spodziewałem się, że będzie kwota w okolicy 300 zł, ale mamy 260, wiadomo, nie jest to duża różnica. Ale pozytywnie mnie to zaskakuje. Grę ukończyłem na Playce razem z dodatkiem, więc raczej się nie zapowiada, żebym kupował na peceta, ale może kiedyś w jakiejś przycenie, czemu by nie, można by o tym pomyśleć. A co do domyślania się, Battle.net będzie miał złotówki. Blizzard w końcu wpadł na ten pomysł, żeby dać możliwość płacenia w złotówkach. Wcześniej była tylko możliwość w euro. Dostaliśmy maila. Wszyscy, którzy mają konto Battle.netowe, albo wszyscy, którzy mają jakąś walutę na Battle.necie, ja tam miałem chyba grosza w portfelu, w sensie 1 eurocenta, bo kupowałem Diablo, więc 1 eurocent został, wiadomo. I jest informacja, że w przeciągu tam 30 dni zostanie ten portfel przewalutowany na złotówki, także w niedługim czasie możemy się spodziewać złotówek na platformie Battle.netowej i już widziałem spekulacje ludzi od kluczyków, że teraz jak kupicie sobie kody dohodowujące Battle.neta w euro, to one są po niższym kursie, czyli tam jakieś 40-50 zł możecie wyciągnąć z takiej transakcji. Ale to już nie, że tak powiem, nie neguję, nie pochlebiam, każdy robi co chce, ale jest taka możliwość, więc możecie się gdzieś tam rozejrzeć w pewnych kuluarowych tematach i sobie doczytać na ten temat. Pogadajmy sobie o Sony. Nasz kącik Sony zawsze musi się pojawić w newsach. Pan Kenichiro Yoshida wierzy, że wydawanie gier na większą liczbę platform to jest przyszłość dla Sony i zapowiada ekspansję gier ekskluzywnych Sony na PC. Ciekawa sprawa, bo jak pamiętacie ostatnio,
oni nie do końca o tym myśleli, żeby coś takiego zrobić. Ale, kurde, czemu by nie? Jest tutaj też mowa o rozwinięciu abonamentu, ale w te rozwinięcie abonamentu to ja nie wiem, czy tam trzeba wierzyć, ale skoro taki krok zostaje podjęty i taki krok zostaje poniekąd ogłoszony, no to można wnioskować, że Sony jest w dużych tarapatach, skoro tak nagle chce przeskoczyć na rynek pecetowy. Ja tam się cieszę. W tym roku zrobiłem God of War'a PC, częściowo na Steam Decku, częściowo na komputerze. Bardzo dobrze się bawiłem, mimo że znam tą grę w tych momentach, kiedy miałem mieć ciarki. Miałem ciarki w tych momentach, kiedy miałem się wzruszyć, wzruszałem się. Mega gierka, polecam każdemu, jeżeli ktoś nie grał w God of War'a z 2018 roku, to koniecznie, czy to na PC-cie, czy to na konsoli Sony oczywiście. Myślę, że warto się przekonać, jak dobra jest to historia. Jakiś czas temu było mówione o narzędziu RTX Remix. Jest to narzędzie od Nvidia, które miało ulepszać, zmieniać tekstury na starszych grach. I zostało to narzędzie udostępnione. I to narzędzie na kartach, które obsługują DLSS 3.0, będzie mogło pozwolić na to, aby sztuczna inteligencja wgryzła się w tekstury, w silnik gry i aby ta sztuczna inteligencja poprawiła tekstury. Teraz pewnie widzicie na głównym ekranie tą zapowiedź, jaka była ze strony Nvidia, a dodatkowo też dorzucę wam fragmenty zrobionego już przez modera Maxa Payne'a przez ten właśnie RTX Remix. Bardzo mnie to cieszy, bo to tak naprawdę w pewnym momencie pozwoli nam pograć sobie w gierki, które lubimy i które się uruchomią na PC-cie w lepszych teksturach, fajniej wyglądających, bez kombinowania, pobierania, wiecie, ton modów. I tutaj w sumie na stronie narzędzia, że mamy informację, że ten remix, jak to woli, składa się z dwóch komponentów. Aplikacji do tworzenia świateł i dodawania zremasterowanych sposobów, zasobów do sceny. Także nice. Tylko właśnie widzicie, to musi jakiś też ktoś przeklikać, przerobić, tak? Jakiś tutaj modder musi się w tym pobawić. Myślę, że teraz będzie duży wysyp gierek starszych, które będą miały poprawione tekstury. Dla mnie spoko. Bo lubię sobie czasem pograć w jakąś starszą gierkę. A jeżeli będę mógł w nią pograć z lepszymi teksturami, lepiej wyglądającą, z lepszymi światłami, to czemu nie? No największym mankamentem starych gier to jest, że mają stare mechaniki. Ale tego nie przeskoczymy, to musiałby być remaster, remake, coś takiego tworzone. A teraz słuchajcie, przejdziemy do informacji najważniejszej. Mamy końcówkę stycznia. I w przeciągu tego miesiąca zwolniono mniej więcej połowę ludzi, których zwolniono w 2023 roku w gamingu. W 2023 roku zwolniono około 6,5 tysiąca osób. Teraz już zwolniono 3 tysiące osób. I tak podsumowując, najważniejsze, co się wydarzyło. 1900 osób wyleciało z Xboxa i Blizzarda, z obu tych. Z Riot 530 osób, jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko. CI Games, zwane wcześniej City Interactive, i myślę, że z tego tytułu bardziej znacie niż CI Games. 10% załogi. People Can Fly, ludzie, którzy kiedyś robili Painkillera, portowali Gears of War na PC, zrobili Gears of War Judgment. Outridersy to jest ich ostatnia gra, 30 osób. I Raycon Games, twórcy, to się nazywało Rainer.
60% studia zwolnili, to jest tam 60-70 osób około. To są polskie studia dodatkowo. Piranha Bytes ma duże problemy, a Focus Entertainment, który ma parę marek pod sobą i na przykład czekam na Warhammera 2, Warhammera 40 000 Space Marine 2, żeby być konkretnym, która ma wyjść we wrześniu, była na liście gier oczekiwanych na 2024 rok. Ta firma przechodzi restrukturyzację i od kwietnia będzie się nazywać Pull Lab Entertainment. W ogóle beka, że nazywasz firmę, która ma duże problemy, jako pull up, czyli ten sygnał na samolocie, kiedy lecisz za nisko, żeby go podnieść, tak? Wtedy jest ten pull up. Mamy też były plotki, o których wam wcześniej nie mówiłem, odnośnie Piranha Bytes. Dostaliśmy oficjalne info. I te info w trzech językach powstało. Powstało po niemiecku, no bo studio jest niemieckie, po angielsku, no bo na cały świat, i po polsku. Pewnie ze względu na to, że widzą, jaką estymą ich gry się u nas cieszą. I pozwólcie, że przeczytam. Drodzy fani, tak to prawda, my, Piranha Bytes, jesteśmy w trudnej sytuacji. Nasza odpowiedź na wszystkie doniesienia, które obecnie krążą, jest taka: nie spisujcie nas jeszcze na straty. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nadal tworzyć wyjątkowe gry ze światami, w których można się zgubić. To zawsze leżało nam w sercu. Jesteśmy głęboko przekonani, że nam się to uda. Wyobraźni i twórczych umysłów nam nie brakuje. Bądźcie pewni, że nasz zespół trzyma się razem bez względu na wszystko. Teraz koncentrujemy wszystkie siły na ten cel i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć partnera do tych projektów. Jak tylko będzie coś nowego do ogłoszenia, skontaktujemy się z wami. Dziękujemy za wasze nieustające wsparcie, wasze piranie. Bądźmy szczerzy. Gaming w trakcie pandemii radził sobie wybitnie dobrze. Pamiętacie, Doom osiągnął, Doom Eternal, który już wtedy miał swoją premierę, osiągał rekordy sprzedażowe, co było dosyć ciekawą rzeczą, no bo jednak ludzie liczyli, że wiecie, mogą być problemy z pracą i tak dalej, to nagle Doom wjeżdża, rekordy sprzedaży i sobie radzi. A teraz te wszystkie problemy, te zwalniania ludzi, w Riocie przecież zostali zwolnieni ludzi, którzy robili arty i projektowali jedne z najbardziej znanych postaci w LoLu. Więc to nie są tacy, wiecie, szeregowcy, tak? Też tacy dosyć utalentowani. No, trzeba to powiedzieć wprost. Jest kryzys w gamingu aktualnie. Analitycy z Game Industry Biz zapowiedzieli, że przez najbliższe 2 lata będzie takie cierpienie w branży gier. Mała ilość projektów, ludzie, którzy nie do końca chcą wkładać pieniądze w gaming. No i doszliśmy do takiego punktu krytycznego. Po prostu, tak jak mi się wydaje, jest to czkawka popandemiczna, tak? Po lockdownowa, o, może tak. Żeby tutaj zaraz algorytm powiedział, że kolego, tak nie wolno mówić. No brzmi to źle. Szef CD Projekt Red powiedział, że tak napisał w ramach tych masowych zwolnień, że słuchajcie, my szukamy do naszego amerykańskiego oddziału i, że tak powiem, polski internet troszeczkę negatywnie to przyjął, mówiąc, że hej, zwalnialiście ludzi, a teraz co przyjmujecie? No ale tak wygląda biznes, tak? No słuchajcie, to się nic nie zmienia. Będzie duży problem, jeżeli chodzi o IT takie gamingowe, tak? No bo tutaj bądźmy szczerzy. W tamtym roku przecież Bungie pozwalniało masę ludzi, Sony pozwalniało masę ludzi. No, jeżeli mamy pierwszy miesiąc i w pierwszym miesiącu mamy zwolnienie prawie połowy tego, co się zwolniło rok temu, no, nie zapowiada się najlepiej. Trzymajmy tylko kciuki, żeby jakoś branża dała radę, żeby przede wszystkim ci ludzie ogarnęli sobie życie, no. Kurczę, tracisz robotę i co dalej? No, jest duży problem, no bo ci ludzie, którzy zostali zwolnieni w tamtym roku,
no to nie wszyscy dostali pracę. Część z nich szuka, tak? A założysz nowe studio, no to jak założysz nowe studio, no to pierwsze co szukasz, szukasz jakichś sponsorów, tak? Żeby oni ci dosypali, żebyś ty stworzył grę. A wyobraź sobie, że pracujesz 5 lat nad grą, no po 6, no bo nie wiem, 7. I wychodzisz, że gra jest niewypałem, bo ktoś czegoś nie dowiózł, bo mechaniki są przestarzałe, bo nie wiem, jakieś animacje są do dupy, cokolwiek. No źle się dzieje w gamingu, oczywiście będę dawał wam znać, jeżeli będą znowu jakieś masowe zwolnienia. Też ciekawym zwolnieniem jest w Microsoftie ograniczenie ilości osób odpowiedzialnych za wydania pudełkowe gier. Tu może się zapalić trochę lampka, bo z jednej strony... Ale Perez, co ty gadasz? Przecież Xbox się stoi głównie na... abonamencie. Ja się tutaj z wami zgadzam, oczywiście, że tak. Ale z drugiej strony... Trzeba zaznaczyć, że jeżeli zwalniamy ludzi od pudełek i zaczynamy robić gry, które nie mają w ogóle wydań pudełkowych, oznacza to nie mniej, nie więcej, że ta generacja może być ostatnią generacją konsol z napędami. I ja teraz pewnie część z was powie, że po co te napędy, jaki jest sens, przecież tak nikt ich nie używa. I okej, mogę się z wami zgodzić, ale z drugiej strony, jak na przykład sobie, nie wiem, polujecie na jakąś używkę, na jakąś okazję, na jakąś tańszą grę, no to tego nie będzie, bo pudełka znika, bo nie będzie napędów w konsolach. To będzie zrobienie tego, co kilka lat temu stało się na PC, tak? No bo kupisz pudełko na PC, a tak naprawdę w pudełku masz płytę i klucz i nie możesz tego odsprzedać, czyli został zarżnięty tak zwany rynek wtórny. Wiadomo, są kluczykarnie i na kluczykach można sobie kupić tanio, ale kluczyki jednak, jakby nie patrzeć, wiążą się z pewnym ryzykiem. Bo może być klucz do nowego źródła, cokolwiek, i może ci wypaść w ogóle z biblioteki. No i takim smutnym tutaj, takim no, nie najfajniejszą perspektywą kończę ten materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i widzimy się w kolejnych materiałach w następnym tygodniu. Przypominam, że jak co niedzielę wieczorem będzie wyrzucony rozkład jazdy na następny tydzień. I już mogę wam teraz powiedzieć, że za tydzień newsów nie będzie, także będziemy się widzieć za dwa tygodnie. Ewentualnie zrobię po prostu zamiast w niedzielę, tak jak zawsze, to może wpadną w poniedziałek po prostu. To jeszcze dogadamy, zobaczymy. Także to tyle, trzymajcie się i do następnego, cześć!